Witam serdecznie z tej strony Kakani. A dzisiaj przewieziemy trochę większy ładunek, do czego potrzebujemy też większej przyczepy. Więc ją sobie zakupimy. A teraz zastanawiam się, czy kupić tą za resztki pieniędzy, jakie mamy. Czy może o tą? Ta mi się bardziej podoba tak naprawdę, ale jest też droższa, nie mamy pieniędzy prawie w ogóle. Zwłaszcza, że ulepszyłem trochę tą ciężarówkę nową. No będziemy ciągnąć ten cały harpagan. No dobra, wypadło na tą. Zmienimy opony. Dodałem jakiegoś koguta. Zmieniłem też kolor. Musiałem wywalić moda tego zmieniającego pojemność baków w ciężarówkach. Rzeczywisty, bo blokował mi tutaj, nie wiem czemu, kolorowanie. I to tylko w tej ciężarówce chyba, przynajmniej z tych co mamy. Więc go wywaliłem w cholerę. W sumie nie był tak bardzo potrzebny, niektórych zmniejszał nam pojemność, niektórych zwiększał. I to tak hardkorowo, że w ogóle na stację nie musieliśmy wjeżdżać, więc olałem temat. No i tutaj jedziemy po wiertło, które zajmuje aż 5 slotów na naszej przyczepie, więc zajmie ją całą. No i spróbujemy zrobić to tym harpaganem. Zobaczcie. To jest chyba to, tak? Tak. No dobra, to ładujemy to. I jedziemy do Czarnej Rzeki. Dokończyć to zadanie. Belki to zgarniemy chyba tam na miejscu. Są w magazynie w tym mieście. Dostępne z tego co pamiętam. No i to tyle. Zobaczymy jak się zachowuje ta ciężarówka. Na asfalcie powinien dać radę. Tam jest kawałek błota z tego co pamiętam, może przejechać. No ale założyliśmy terenowe gumy, więc może da radę. Zobaczymy. Trzeba się zająć tymi większymi zadaniami trochę, aby zdobyć expa i kasy. Jesteśmy biedni jak mysz. Bagienna. Zobaczymy jak na środku wygląda. No śmiesznie. Podsufitka czarna się ceni. Chyba radio tutaj na tej konsoli. No więc trochę porobimy tych większych zadań. Już nam tylko na hot dogi na stacji zostało. Przejdziemy tędy. No to króciutko tu jest, ok. No, którą by tutaj? Tutaj w lewo. Do Czarnej Rzeki. No, kosimy znaki po drodze. No i dobra. Jesteśmy.
Bierzemy jakąś najbardziej asfaltową trasę. Nie mamy tutaj napędu na wszystkie koła, trzeba o tym pamiętać. Jedziemy po prostu przez miasto. No tutaj nie chcę się pakować, to było to. Tym zaprzęgiem. Chociaż najwyżej będziemy się wyciągać. Będziemy tak. Tutaj chyba nie ma żadnego dojazdu. Dobra, jakoś tak przejedziemy. Tutaj już wlekliśmy tą wielką naczepę. W międzyczasie postawiłem tam tego Kodiaka, aby ją podłączyć. W sumie nie musiałem, bo mamy tutaj też tą wyciągarkę do naczep założoną. To siodło wysokie, więc w sumie bez sensu, no ale cóż, nudziło mi się, więc tam podjechałem sobie. No dobra, jedziemy. Jedziemy przez te bagna. Mówię, że podjedziemy Royalem czy czym, żeby się wyciągnąć. Puściliśmy też spokojną muzyczkę, żeby się relaksować. Nie denerwować. W poprzednich odcinkach trochę ciśnienie poszło mi do góry. Dobra, no po asfalcie to jedzie. Zobaczymy tam w bagnie, jak się to będzie zachowywać. No tutaj po tych bezdrożach też jakoś jedzie. Na razie bez problemu. Tutaj chyba zwiasł już na te bagna. Dobra, paliwo mamy. Więc do boju. Zobaczymy, jak daleko zajedziemy w tym błocie. No na razie jedzie. No i to chyba tyle. Dobra, pojedziemy po Royala. Pomalowaliśmy go na trochę bardziej pozytywny kolor. Wczorajszych przygodach. Myślę, że spotkamy się na miejscu, tam przy tej ciężarówce z wiertłem. No jesteśmy z powrotem. Myślę, że w międzyczasie podjedziemy, weźmiemy tą przyczepę i załadujemy od razu te metalowe belki, aby nie tracić czasu. I pojedziemy już z przyczepą, z belkami, już z wiertłem tam na miejsce. O ile damy radę oczywiście. Ale myślę, że sobie poradzimy. No, już dawno tu nie byliśmy. W miasteczku. Dobra.
Złapiemy przyczepę. Okej. Aha, nie możemy jej tak złapać. Pojazdem, ciągle o tym zapominam. Dobra, zobaczymy, czy możemy ją na holu załadować w takim razie. Tylko znowu, jak będziemy mieli na holu, to nie możemy tamtej ciężarówki wziąć. Cholera, jasna. No dobra, sprawdzimy, czy możemy ją załadować chociaż. Żeby już wiedzieć na przyszłość. No weźmiemy po prostu raz belki. Później po nie wrócimy. No, jestem ciekawy, czy możemy ładować. Dobra. Nie możemy. Możemy tylko wybrać ciężarówkę. Nie widzi belek. Chyba, że... Ale to i tak bez sensu, bo nie będziemy mogli tamtej holować. Bo on z dźwigiem załadował. No nic, to zostawiamy ją tutaj. Po prostu skoczę na szybkości drugi raz po nie. Nie jest to tak daleko. Dobra, rozłączamy się. Idziemy na bagno. Włączymy sobie światła. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Bagno nie jest jakoś szczególnie ciężkie, ale jeszcze czymś takim tu chyba nie jechaliśmy. Dobra. Włączymy sobie AWD. No i łapiemy się na hol. No, chyba damy radę. Zobaczymy dalej, jak to będzie. Ale czuć opór na pewno. Stanęliśmy. Może zmienię sobie porę na dzień. By lepiej widać, co się dzieje. Muszę pamiętać, żeby gdzieś drzewo zawsze mieć w okolicy jakieś do holowania, w razie czego. No jakoś tam jedziemy. No, stanęliśmy. Dobra. Myślę, że jakby były obydwie podwyższone, to by było trochę łatwiej. Jak zbierają ten muł. No ale dajemy radę, to najważniejsze, nie? Widać w lusterku, co z tyłu się dzieje.
żebyśmy tamtej gdzieś nie przytopili trochę. Nie wiem, czy jak zalejemy silnik, to stanie on, czy jak wyjedzie, to znowu się uruchomi. Czy nie byłem w takiej sytuacji. Zobaczymy. Tu mamy trochę wody. No ta chyba nas nie zaleje, tak myślę. No robi się już czerwono tam. No, niestety nie stać mnie było już na snorkela. Znaczy, byśmy tej naczepy nie kupili. Potrzebne do zadania. No jakoś jedziemy. Załukam mapę. No jeszcze kawałek. No myślę, że jak na ostatnie przygody, to całkiem nieźle nam idzie. Napisy. Ktoś nam chyba kredą pomalował w nocy ciężarówkę. Jeszcze nas rzeka to czeka chyba, tak, do przejazdu. No powiedzmy, że to jest rzeka. Nie pamiętam, jak tam głęboko było, nie chciałbym tej zalać. Ciężarówki. No dawaj, dawaj. Jeszcze kawałek. Może tutaj przejdziemy drutem. Zawadzimy tam o drzewo żadne. Dobra, chyba się udało. No i teraz chwila prawdy. Nie zalejemy naszego ciągnika. Chociaż nie jest tu głęboko. Chyba głębiej tam na tych bagnach były, te kałuże głębsze. Dobra. Przejdziemy.
No nie było żadnej tragedii na szczęście. Widzę, kolor pomarańczowy przyniósł nam szczęście. Bardzo fajnie. Jeszcze tylko te belki tu trzeba jedno dowieść. Zadanie wykonane. Tutaj chyba nie będzie żadnych problemów. I teraz z której strony tam podjechać, bo tam stoi ta wielka naczepa. Myślę, że z tej jakoś z boku się ustawimy. Najpierw chyba trzeba dostarczyć te belki, inaczej nam nie zaliczy tego towaru, co tutaj przywieźliśmy. W sensie tego wiertła i tej naczepy. Więc tutaj gdzieś się postawimy. Może tak. Dobra, puścimy nasz hol. Ustawimy belki. W okazji ogrodzenie rozwalając. No i do... O, ciągarkę zaczepiłem. Dobra, zrzucimy te bele. I skoczę teraz na szybko po następne. I widzimy się tu za chwilę na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu, z powrotem. Zostawiamy belki. Zadania chyba trzeba robić w określonej kolejności. Dlatego nam wtedy nie zaliczyło tej wielkiej naczepy, jak ją tu przytargaliśmy. No nie na to wygląda. Dobra. No coś tutaj stawiamy, jakąś konstrukcję. Znaczy pewnie platformę wiertniczą, no. Dobra, stawimy się na bok. No i w międzyczasie się musiałem zatankować, bo do magazynu z belkami dojechałem dosłownie na oparach. Dobra. I co teraz w kolejności? Następnej. Wiertło. Dobra, to bierzemy tego. No chyba sam się podjedziemy bez holu. Proszę bardzo. Teraz przesiądziemy się do kodiaka. Mój budynek stoi. Kasa zarobiona. Bardzo fajnie. No fajne te zadanka, nie powiem. Zaraz, znaczy no nie tak zaraz. Ale dzisiaj na pewno wykonamy jeszcze to. W następnym odcinku, tak myślę. A na razie to tyle. Na razie.